Hejka wszystkim, witam Was w drugim dniu Vlogmas. Jest 10:35. Ja miałam teraz angielski, jem sobie jajeczniczkę, herbatkę mam. Niestety jeszcze nie z kalendarza adwentowego, bo jeszcze nie otworzyłam, ale na pewno sobie później ją zrobię. I dzisiaj zaczynamy w sumie spoko dzień, bo idę do Julki, więc mam nadzieję, że zostaniecie do końca. Jak skończę lekcję i się będę ogarniać, to się odezwę. Na razie za chwilkę będę miała biologię rozszerzoną. Mam aktualnie teraz matmę i proszę, niech zamkną teraz oczy osoby, które się boją pająków, bo przyszedł mi pewien kumpel. Chyba się też pouczyć matematyki. Spójrzcie tylko teraz na drugiego bydlaka, co to sobie siedzi. O, proszę bardzo, jak perfekcyjnie. Dobra, kochani, ja już się w miarę ogarniałam, pomalowałam. Moje brwi dzisiaj to jest jakiś dramat z tego, co widzę. Są po prostu krzywe i okropne, ale nie zwracajcie na to uwagi. Otworzę teraz z Wami kalendarze adwentowe. Ale zanim to jeszcze miałam przez chwilę polski, bo jest 14:30 i w sumie nic nie robiłam niż to, co Wam pokazałam tak naprawdę. I nie polski, wychowawczą. I na wychowawczej zasnęłam, bo jeszcze dostałam okres. No i tak się czuję trochę słabo, ale pojadę do Julki i sobie coś nagramy. Myślę, że o tym zapomnę, bo jak myślę o tym, to po prostu mnie skręca mi brzuch. Wiem, że dziewczyny znają ten ból. Wzięłam tabletkę przeciwbólową, ale nic nie podziałała. Także zaraz otworzę kalendarz z herbatkami i nawet teraz to zrobię. Moja stylówka dzisiaj to jest totalnie miszmasz, bo mam czarną koszulkę, jest mi zimno, więc założyłam czarną bluzę, żeby jakoś pasowało i takie eleganckie spodnie w kratę, także tak to wygląda. No i dzisiaj herbatkę zrobię sobie wieczorem, więc i tak na razie otworzę. Ojeju, jak super! Mam herbatkę zieloną ananasową dzisiaj i to jest drugi. Kurczę, jest właśnie problem z tym kalendarzem taki, że bardzo wypadają te herbatki, albo nie mam sobie ich gdzie powiesić po prostu. I tak, i dzisiaj mam taką herbatkę. Albo u Julki sobie ją zrobię, to może zabiorę. No i w sumie u Julki nie mam żadnych planów na konkretny odcinek, tylko żeby się spotkać tak jak wczoraj z dziewczynami, to zrobiłam. I jeszcze dzisiaj o 15 dodaję... co ja dodaję dzisiaj? Vlogmasa o 15. Myślę, że to jest spoko godzina, bo pytałam się na Instagramie Was. No i tutaj z tych czekoladek takich zwykłych, no tu jedynkę wczoraj otworzyłam i sobie zjadłam, a dzisiaj dwójka jest tutaj. I co my tu będziemy mieli? Gwiazdkę. Czyli to samo, to co wczoraj. Ciekawe, czy wszystko jest to samo. Teraz jeszcze trzeba przyjść do kalendarza adwentowego, który jest w dużym pokoju. Czyli ten, co przygotowała moja mama. Jej na razie nie ma, więc muszę sobie jakoś poradzić sama. No ale idziemy. O, i proszę bardzo, ubrałam sobie tak czapeczkę, bo mam kitkę, ale tak to wygląda. I teraz dzisiaj jest żółty kubeczek i w żółtym kubeczku... O nie, oderwał mi się kubek. No ale cóż, za mocno. Później to naprawię. Później to naprawię. No i dzisiaj mamy śnieżynkę. Tutaj mamy śnieżynkę i jej szukam. Właśnie się zastanawiam, gdzie jest. Bo tu ciężko to znaleźć w tym gąszczu. Tu jest śnieżynka, nie ma. Tu nie ma. Albo jestem ślepa. Jest! Tu jest śnieżynka. Tutaj się skryła. Tutaj była na krzesełku. Co ja tu dzisiaj mam? Takie piękne opakowanie. To teraz to rozwiązać. Znowu coś widzę do włosów mamy. I to jest... Dobra, o! Pianka do włosów. Stylizująca pianka do włosów. Ekstra. Tu jest co? Z Bath and Body Works. Takie rękawiczki do mycia. Ładnie też pachną w ogóle. Ale je się zakłada i myje się, mi się wydaje, ciało. I to jest taki... Robi taki peeling, więc super. I coś tu jeszcze mam. Z tej serii... Planet Spa od Avonu.
I jest, co to jest? Krem do twarzy na noc, ale ekstra. Super, będę musiała wszystko przetestować. Ja lubię testować nowe rzeczy. Mamie bardzo dziękuję. Także odkładam tą torebkę i lecę dodawać Vlogmasa. Ogólnie dzisiaj miałam śmieszną sytuację na WF-ie, bo wysłałam jakiś filmik jakiś czas temu na zadanie takie, co robimy podczas kwarantanny, podczas siedzenia w domu, jakie ćwiczenia, no i pokazałam, jak się boksuje na takim bokserze. Oczywiście to było takie amatorskie, no ale wiecie, dodałam muzykę, jakieś napisy i tak dalej. No i pan się zapytał, czy ktoś mi w tym pomagał, a ja powiedziałam, że nie, że ja to wszystko montowałam. I był w szoku, także prosił mnie o to, żebym mu podała, jak się nazywam, więc pewnie albo to zobaczy, albo nie ten filmik, także i tak serdecznie pozdrawiam. Takie umiejętności typu montaż filmików i tak dalej, to no się przydaje, po prostu się przydaje i w szkole, i w życiu, bo nie zawsze, jak mi nie wyjdzie z YouTube'em, nie wyjdzie mi nagrywanie, to zawsze mogę montować filmiki, prawda? Także... Weź ją, wytrzyj! Gdzie? Gdzie jest brudne dziecko? Przywitaj się, pomachaj do wszystkich, Emila. Tu. No. A właśnie, jestem u Juli. No, dzień dobry. Hejka. Hejka. No. I... O, jeszcze pies. Pokazywałam... O, właśnie, bo nie wiem, czy pamiętacie. O, jeszcze pies jest. O, właśnie. Tutaj pokazywałam Emilkę, jak kiedyś ją miałam na rękach, a teraz jest już taka duża. A pochwal się, ile masz lat? Trzy masz lat. Trzy. Pokaż tak. Ci. Jeszcze tak palca jednego. Zrobić. O tak. Masz 3 lata. O jeszcze. Chodź. O jeszcze Kendi. To jest normalnie cała rodzina. O. Chodź Kendi. To jest mój pies. No, ale ogólnie to dawno nas nie było wszystkich pokazanych na filmiku. Także jest nam bardzo miło, że Kasia nas pokazała. Vlogmasy. Nagrywa vlogmasy? Nagrywa vlogmasy, będziemy oglądać. Będziemy oglądać, nie Emilia? Jeszcze brakuje do kolekcji Klaudii. Konopy, no. A Klaudia chyba nigdy nie była na vlogmasie. Chyba nie, chyba nawet na kanale nigdy nie A była. Jak... Nie, chyba, to... chyba jest nieznana. Nie jest ale, jest, ale my jesteśmy śliczni. Kasia, co tu jeszcze masz? Co ja tu jeszcze mam? Gdzie? No tu nic nie ma więcej. Tylko pies w kadrze. Emilka, ty będziesz nagrywać, jak będziesz duża? Tak. Czy ci się to nie podoba? Tak. Podoba mi się. Będziesz youtuberką? Tak. Influencerką? Tak. I tu nawet jak pokazuję dzieci, bo teraz YouTube ma takie wytyczne, że tu się nic nie dzieje. Tu jest wszystko bezpiecznie, jesteśmy w domu. Najpierw muszę wam pokazać, jak tu jest pięknie, bo świątecznie tu jest. U mnie to kompletnie nie. Jak ale tutaj jak wchodzę, to ja czuję święta. Jak a dlatego ja u siebie nie czuję tak święta. U mnie zawsze jest bardzo szybko. Wszystko, a u ciebie to ja nie wiem, w połowie grudnia i dopiero pewnie. Tak. I co będziemy robić? Pokażesz nam cały dom, jak wygląda zaraz? Tak. Ładnie udekorowany? Tak. Powiesz mi, gdzie jest choinka, dobra? I pokażesz tutaj widzom, gdzie jest choinka później. Czy my jesteśmy podobne? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chociaż trochę z włosów teraz. Chociaż trochę teraz z włosów. Dobra, teraz pokazuję Juli pokój. I tak, tutaj lampeczki. Proszę bardzo, jakby się ktoś chciał zainspirować, tutaj my, tutaj telewizor, który się zdziwiłam, że ma w ogóle telewizor, chociaż wisiało to na ścianie, a więc tutaj tak, tutaj wszystko pięknie, świątecznie, a ja pamiętam ten kosek, ty już masz go tak, kilka lat, nie? No. Tutaj proszę bardzo, tutaj moja herbatka z kalendarza adwentowego, tu nawet choinka, to jest na razie tylko pokój, oczywiście przypomnę, bo jeszcze w dużym pokoju jest... Jest bardzo dużo świątecznych rzeczy. No i tutaj patrz, lampeczki. Patrz, zrobiłam takie bardzo, jak to się nazywa? Jezu, amatorskie. Amatorskie. No i kalendarz adwentowy, to tak. Możesz zaraz pokazać, świeczucha. Pokaż się, pomachaj. Hej! Co robisz? No powiedz, co robisz. Układasz puzzle z Pepą? O, a tutaj proszę bardzo. I
Świąteczny Mikołaje? Ja też mam takiego jednego w domu. Tylko łóżko chyba. A to pokój dzieci. Bo chyba nigdy też nie widzieli na kanale, nie. Ale on się nigdy... To będzie w przyszłości programator gier. No to jeszcze tu macie mój kalendarz adwentowy, więc od razu wam pokażę za jedyneczkę, co było. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać, bo nie nagrywałam aparatem jakieś 100 lat. Tutaj mamy, to jest kalendarz adwentowy z BL. I pierwszą rzeczą jest pomadka. Taka, czekajcie, o wow, dobra. I okienko numer 2. Jest, uwaga. To już sprawdzałam wcześniej, ale się rozsypuje. A, to jest taki róż. Tylko się przy transporcie pewnie ukruszył. Dobra, znowu nagrywam, czekamy na Kasię. Zaraz Kasia wbije. I ciągle się patrzę w podgląd. 3, 2, 1. Ha! Co? No, także nagrałam już. I tak, chciałam trochę pogadać, ale nie wiem, co mam mówić. A co tu miałaś właśnie? To jest róż. Uważaj, bo jest strasznie pokruszony, więc o tylko nie, lepiej nie otwieraj. Najgorzej. I tu masz pomadkę. Możesz sobie od razu pokazać kolor im, bo tego nie pokazałam. Nie będzie widać. Ale pokazałam kolor, w sensie jakbyś... Pachnie? Jakoś? Nie wiem. To jest taki błyszczyk. A, fajna. Taka nawilżająca ona ponoć jest też. Ekstra. Ucięłam ci łeb. Trudno. Daj mi szczotkę, please. To jest standardowa jej prośba. No, pierwsza szuflada w komodzie. Tak? Mordo, tak. Jula się będzie żegnać. Żegnam się. Zrobiłyśmy zdjęcie do miniaturki. Co ty robisz tak z tym światłem? Pogadałyśmy sobie, nie? Tak. Na chwilę wpadłam. Tak. No, ale jeszcze pewnie wam coś dogram wieczorem. Ale moje życie nie jest ciekawe. Jest. Twoje jest ciekawsze niż moje. Nieprawda. Żegnam się, dziękuję wam, że oglądacie Kasi Vlogmasy. To ja dziękuję, że mogę wpaść. I co? I pewnie jeszcze nie się pojawię na jakimś tam... No pewnie. I no. Tylko nie... następnym razem zadawajcie pytania. No to właśnie. Poodpowiadamy wam. Dokładnie. Wtedy. No. Buziaczki. Ja już wróciłam do domku. Jestem mega zmęczona, ale to przez to, że jak dostałam okres, to po prostu ja mam taki pierwszy dzień. Najtrudniejszy, jestem strasznie zmęczona, brzuch mnie boli, źle się czuję. Muszę się przebrać w jakieś luźne dresy albo leginsy, bo jestem w tych spodniach cały dzień i już nie mogę wytrzymać. Już mi nawet tu cebulki włosów bolą, bo mam kitkę ją cały dzień i mam ochotę ją naprawdę rozplątać. Muszę się jeszcze pouczyć do niemieckiego, trochę rzeczy do szkoły też zrobić, więc już tego wam nie będę nagrywać i wam oszczędzę. A i w ogóle zostawiłam tu tego pająka, bo nie chciałam go ruszać. On był sam sobie na ścianie i stwierdziłam, że dobra, jak mama wróci, to go zabierze i wypuści. No i mówię, o kurde, wracam do domu, mama mówi, że nie ma tego pająka, że sprawdzała wszędzie. On był taki duży, oczywiście taki domowy, ale duży. No i nie ma go u mnie w pokoju, a drzwi były zamknięte, więc albo przeszedł pod drzwiami, albo jest tu gdzieś w pokoju. W takim razie ja się teraz idę trochę ogarnąć, typu zmienić ciuchy i idę się trochę pouczyć i na pewno się jeszcze do was odezwę. Więc tak, ja znowu jestem w tej samej bluzie, bo jednak w samej koszulce luźnej mi po prostu zimno. Zrobiłam sobie parówkę, kanapkę, herbatkę. Herbatka się nazywa też, mam w domu Irvinga. I to nie jest z kalendarza adwentowego, bo z kalendarza wypiłam u Julki, a to jest grzaniec herbaciany. I po prostu pachnie pięknie. No takimi goździkami, pomarańczką i normalnie coś takiego świątecznego. Ale siedzę i wzięłam przeciwbólową, bo tak mnie boli brzuch. No ale cóż, takie życie kobiety, prawda? Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że napisała do mnie na Instagramie pewna dziewczyna. Jest to Gabrysia, która wiem, że ogląda te vlogmasy. Znaczy napisali do mnie jej rodzice i poprosili o filmik z okazji jej urodzin, które będą właśnie w grudniu. No i zamiast w sumie wysyłać filmiku, to będzie pamiątka tutaj, będzie mogła zawsze do tego wrócić i będzie to u mnie nawet na kanale, więc... No więc Gabrysiu, składam ci najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, ściskam cię mocno. Mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy i cieszę się, że oglądasz moje vlogmasy. Jest mi bardzo miło, że w ogóle mnie oglądasz i obserwujesz.
I jeszcze raz życzę Ci wszystkiego najlepszego i pozdrawiam również rodziców, więc buziaki dla Was. Zaswędziało mnie oko. A zapomniałam, że jestem pomalowana. Także moja twarz nie wygląda najlepiej. Więc ja naprawdę kończę tego vlogmasa. Mam nadzieję, że jutro będę się czuła lepiej, bo na jutro mam fajny plan na odcinek. Także tyle na dzisiaj. Idę zmontować teraz tego vlogmasa. Trzymajcie za mnie kciuki. Obym dała radę. A Wam życzę miłego dnia. Pa, pa!